usiadłem się do łóżka, nagle zadzwonił telefon i okazało się, że ktoś przejął moją bazę, a mianowicie tamtą bazę, widzowie. Kocyk do mnie w ogóle dzwonił, ten kocyk, w którym można się schować i nikt nas w nim nie widzi, dlatego idziemy zobaczyć. Ej, ta baza była czerwona, widzowie, ona jest niebieska. Ale i chyba nam są się teraz tutaj będzie dobrze spało, ej, koledzy. Przepraszam państwa, bo tutaj jest napisane chodzi? Własność Gplaya i tutaj normalnie ta baza jest moja, dlaczego tutaj państwo nieprawda, są? Nieprawda, nieprawda, to jest teraz nasze. Chase, patrzcie, Chase tam normalnie jest jakiś czerwonymi oczami. O, Gplay, ciebie szukałem. Czekajcie, chowam się, kocyk też tu jest. Gplay? On mnie szuka, gdzie widzowie? On jest? Ej, chłopaki, widzieliście tutaj Gplaya? Co jest ty grane? Też widziałeś Gplaya, a masz Chase, ty Chase oszalał, widzowie. Chase oszalał, masz, coś z nim dziwnego jest, ma czerwone oczy i zaatakował tych bezdomnych. Jesteście? To co ja robi? Was tutaj załatwię, a macie. Ja nie mogę pokonać jeszcze wszystkich. Ty jeden, o. Ja nie mogę, mam nadzieję, że mnie tu nie zobaczy w kocyku. Gdzie ty jesteś? Ja, telefon dzwoni, widzowie. Wyrzuć to tylko ten telefon. Stąd. Telefon? To telefon Gplaya? Ja nie mogę, to chyba nie odbiera. Niech halo, nie odbiera. Halo, o nie, widzowie, ktoś do mnie dzwoni, a Chase odebrał. Patrzcie, jakie ma czerwone oczy w ogóle. Coś Gplay, nie tak. Proszę cię, chodź na chwilę do mnie. O nie, to Lumi dzwoni. Widzowie, ja nie mogę. Co? Dziwna sprawa z tym telefonem. Chyba sobie zabiorę, jakaś dziewczyna dzwoniła. Nie, no chyba go tu nie ma, ale się przejdę tutaj jeszcze i zobaczę, no, gdzie on jest, bo muszę go schwytać. Uciekamy, uciekamy szybko do Lumi. Ja nie mogę, ukradł mi telefon. Teraz jak ja mam bez telefonu funkcjonować? On mnie szuka, słuchajcie, o co chodzi z tym Chase'em, tu nie wiem. Puk, puk, Lumi, jesteś? Otwórz drzwi, Lumi! Tutaj, normalnie przyszedłem do ciebie. O, Gplay, dobrze, w ogóle ja do ciebie dzwoniłam, ale taki inny głos tak. Jakby tam był, słuchaj, wiesz, to Chase o co chodzi? X ukradł mi telefon, co? Ale uratował mnie mój kocyk w ogóle, słuchaj, schowałem się w nim i on zawsze normalnie mnie uratuje w każdej złej sytuacji. I tu ja chyba normalnie kamerę muszę zamontować, naprawdę, on taki niebezpieczny. Musimy być ostrożni. Chodzi? Nie wiem dlaczego, ale on mnie szukał, słuchaj, jak ktoś przejął w ogóle moją bazę, bezdomni przejęli moją bazę i wszystkich wykluczył, nie wiem, ty, co mam to robić. Wiesz co? Nie, to ja mam pomysł, Gplay, bo ja bym poszła z tobą, ale ja niestety nie mogę, bo ja mam bardzo dużo zadań do domu zadanych, normalnie ze szkoły. Idź, no, szukaj jego właściciela. Idź jego właściciela szukaj. No dobra, to ja, słuchaj, znajdę Ridera i normalnie pogadam, co się stało z Chase'em. Pożyczam od ciebie ten samochodzik, dobrze, dobra? Dobrze, dobrze, ale jest mało paliwa, to nie wiem, czy dojedziesz. Dobra, to dam pa. Radę, dam radę, pa. Dobra, widzowie, musimy znaleźć Ridera i dowiedzieć się, co się stało z tym Chase'em. A może on ma jakąś wściekliznę, może zachorował i dlatego ma takie czerwone oczy. To ja, twój koc, nadratuję sobie o, tu. O, kocyk, dziękuję, słuchaj, że mnie uratowałeś. Gdyby a, nie ty, to Chase by mnie pożar. Nie ma żadnej sprawy, słuchaj, pamiętaj, że zawsze jestem obok ciebie. Dziękuję ci, pamiętaj o tym i ja cię będę tu chronił, więc ja latam tutaj nad miastem. Dobra, mniej na mnie oko, a ja jadę, słuchajcie, znaleźć Ridera. Widzowie, chyba widzę Chase'a, chyba widzę tego złego Chase'a, patrzcie. O, co on tu robi? Znalazłem Gplaya, muszę go po prostu tutaj zniszczyć. Zdjęcie, on mnie dalej szuka. Ej, piesiu, o nie, cichutko, piesiu, tylko żebyś nie szczeknął. Co ty robisz, co ty tutaj wyprawiasz? To jest... To nie jest Gplay, to jest tylko witryna naszego firmowego po prostu właśnie. Sklepu. O nie, normalnie panią zostaw. Sprzedawczyni jeszcze pokonał. Ten Chase, słuchajcie, coś z niego wstąpiło, nie jest normalny. Gplay, gdzie ty jesteś? Coś gdzie ty jesteś, bo muszę ciebie załatwić. Tylko nie zauważył. Raz nie, na ten zawsze. Piesek, słuchajcie, tu podchodzi. Okej, okay, dobra. O, tu, o nie, tutaj zostaw jesteś. Mnie, zostaw mnie normalnie, Chase. Chodź, bo ej, muszę nie, ciebie ratunku, spytać. Pomocy. Dziwny chodź Chase mnie goni. Gdzie jest Ryder? Gdzie jest Ryder? Musimy go znaleźć. Słuchajcie, nie mam telefonu, bym normalnie zadzwonił gdzie do Rydera. Gdzie jesteś, Gplay? Ja się czegoś tutaj dowiedział. Lepiej. O nie, o kocyk, zaraz, słuchajcie. Zaraz już cię złapię, już dobra, jesteś szybko. Tak blisko. Chowamy się ej. W kocyku, widzowie. A gdzie? Tu mnie gdzie on znowu znowu ten koc taki dziwny, z taką twarzą w ogóle. Ja nie wiem, hał. Nie, no to ja idę teraz tutaj jeszcze. Dziękuję, na chwileczkę. Kocyku, uratowałeś mnie znowu. Hał. Co on tam w ogóle szczeka, słuchajcie. Ja nie mogę, on tutaj narobi tyle po prostu zamieszania w mieście. Co on... Ratunku, ej, tutaj! Chodź, chłopczyku! Szybko tutaj! Do kocyka wchodź, tutaj, do kocyka, do środka. Tutaj jesteś bezpieczny, kocyk ciebie, słuchaj, ochroni. Ja tu przed chwilą po prostu, jakiś pies mnie wziął i mi teraz takie kropki w ogóle wylatują. Ty, ostrożnie, to ty może ranny jesteś. Ale masz śmigło, chodź tu, chłopczyku, bo tu moja żona pracuje.
Słuchaj, wiesz co, bo taki zły Chase po prostu, coś z nim się stało, ale wiesz... Ale czuję się wściekły chyba. Tak, on mógł mieć wściekliznę, także G-Playka ci pomoże. G-Playka, tutaj chłopczyk został pogryziony przez złego Chase'a. Pomóż mu, ja tak naprawdę... Dobrze, G-Play, ja się tutaj już tym chłopcem zajmę, nie ma problemu. Dobra, to do widzenia. A ja, słuchajcie, w końcu muszę znaleźć właściciela tego Chase'a, bo on narobi naprawdę sporo szkód w mieście, a ten chłopczyk tak późno nie powinien chodzić po mieście. Patrzcie, widzowie, udało mi się znaleźć Ridera, jest ze Sky. Ja nie mogę, Ryder, wiesz co się dzieje z Chase'em? No właśnie, chodzimy ze Sky razem, szukamy go, nie wiemy co się z nim dzieje, tylko wiemy jedynie co, że inne nasze pieski gdzieś schwytał, gdzieś się dał, a najprawdopodobniej jest bardzo niebezpieczny tak, teraz. On ma jakąś wściekliznę, coś w niego wstąpiło, on jest zły, ma czerwone oczy i normalnie trzeba go szybko złapać, musimy po prostu się rozejść i go gdzieś złapać. Dobrze, to przyprowadź go do Dobra, mnie, ja postaram się przyprowadzić go i znajdziemy może, słuchajcie, tego Chase'a i pomożemy Ryderowi. Myślicie, że to dobry pomysł? Jeśli tak, widzowie, to zostawcie już teraz kciuka w górę, jeśli mogę was o to prosić oczywiście. Może pójdziemy, widzowie, do tej bazy i tam go znajdziemy. Ej, Lumi, widziałaś gdzieś tu tego złego Chase'a? G-Play, słuchaj, nie widziałam jego, ale znalazłam ulotki, że w mieście jest jakaś pani, która tresuje pieski i otworzyła nowy punkt tutaj przy wysypisku śmieci. Mam taki pomysł, pójdziemy tam i poprosimy tą panią, może my tego Chase'a, nie wiem, wytrenujemy, żeby on był dobrym pieskiem, a nie takim złym, jak jest teraz. O ile nie ma jakiejś wścieklizny albo jakiejś dziwnej choroby. Dobra, a ty w sumie nie musisz tych zadań domowych, już zrobiłaś wszystko? Nie, już wszystko zrobiłam, tylko ja nie wiem, jak ja rano do szkoły wstanę. Przecież... Dobra, dasz radę, chodźmy. A więc, widzowie, to tutaj chyba jest tresura psów. Ja nie mogę, jakie fajne przeszkody. Lumi, ale przecież super jest za późno. Wygląda. Nikt tutaj ogólnie nas nie obsłuży teraz i nie pozwoli nam tutaj... Bo wiesz co, to ja chyba pójdę, bo ta pani może tutaj gdzieś mieszka, to ja pójdę po nią, dobra? Serio? Będziesz ją budzić w nocy? No dobra, to spróbuj. Proszę panią, niech pani wstaje. Kolenia dla piesków. Słuchajcie, tutaj jest na kartę dostępów. W ogóle teren jest mocno monitorowany, widzowie. Patrzcie, ile kamer. Tutaj 4, tam normalnie 4. Tutaj nie ma co w ogóle wchodzić. Przepraszam, ale teraz jest plac dla piesków tutaj zamknięty. Proszę, o co pani, chodzi? Bo my mamy problem. Tutaj w mieście grasuje taki zły Chase. Normalnie mam 500 nawet bym pani mógł dać, żebyśmy go mogli tu podćwiczyć, potrenować, żeby on był dobrym psem. No nie wiem, musiałabym się zastanowić, czy mi się to opłaca. Opyla się, 500, pani nie musi robić tych szkoleń, ja to wszystko przeprowadzę. Dobrze, to daję tutaj kartę, dobra, ale tylko 5 wejść, więcej nie można. Dobrze, to idziemy pozwiedzać, widzowie, patrzcie, są takie przeszkody, tutaj. Jakby Chase w sumie tędy przeszedł, ale czy on będzie chciał tu wejść i się będzie nas słuchał? Nie wiem, musimy w ogóle go pierw znaleźć. Ej, czekajcie, ktoś tu się kręci, kości porozkładamy. Piesku, mam tu dla ciebie kości. Mam cię tu, G-Play. Mam kości, dogadajmy się jakoś, chodź, bo mam w ogóle dla ciebie niespodziankę. Mam dla ciebie niespodziankę, Chase. A co to takiego? Zobacz, chodź. Schwytać cię miałem. Musisz tutaj przejść tor przeszkód. Najpierw tutaj, tu przeskakujemy, hop. Stamtąd, słuchaj, normalnie ale tam. Ale stąd, tak? Ale ja nie jestem dobrym pieskiem. Tutaj, ja nie chodź, zaraz będziesz najlepszym pieskiem. No dobra, jak nie doskakujesz, to chodź tutaj, przejdziesz przez taki fajny mostek. Ja cię mam pokonać, a nie tutaj za tobą chodzić. Nie no, spokojnie, tu jest świetna zabawa, tutaj nie ma żadnej agresji, Chase. Zobacz, teraz robimy zawody, kto dalej skoczy. Ej, ale wiesz co, ja ci powiem, bo mi się ten pies nie podoba. Ej, dobra, ten I pies ten też mi się nie podoba. Ej, spokojnie, dobra, skocz jak najdalej. Zobaczymy, do której linii doskoczysz. Ła. Ej, do trzeciej doskoczyłeś tak A daleko? Co? Ja dam radę tak skakać. Ty, jak ty tak daleko doskoczyłeś? Ja do drugiej maksymalnie, a ty do trzeciej doskoczyłeś? Nie no, szacun... Co? Teraz to nawet tutaj doskoczyłem. Niemożliwe. Jaki jestem, ty jesteś... złym psem. Dobra, spokojnie. Masz tu kostkę i się nie denerwuj. A, kostki, ale fajnie. Może kostki. Te nerwy odłóżmy na bok. Chodź teraz tutaj, zobacz jaka skoczy jej do basenu. Woohoo! Jak fajowo. Woohoo! Dobra, trafisz do basenu? No, chyba poza Dobra, basen. Dawaj teraz, tutaj, slalom gigant. Lecimy slalom gigant. Kto pierwszy ten wygrywa. Au. Dawaj, Chase. I kto pierwszy przekroczy czerwoną linię? Ja. Ja jestem, ale słuchaj, co ty sobie myślałeś? Że ja to będziesz mnie tresował? Ej, co? Spokojnie. Zapomnij. Nie denerwuj się. Chase, masz tu kostkę. Zapomnij o tym. Nie, ratunku.
proszę pana, proszę wstać. Ej, co jest grane? Ja zasnąłem? Co tak mi się chciało no, spać? No zasnął pan, proszę zobaczyć, co pan zrobił z wybiegiem. Wszystko jest rozwalone, pożar, nie wie pan co... Pani proszę kochana, mi się wytłumaczyć, co pan zrobił? To nie ja, to normalnie Chase, straszny Chase, w ogóle mnie zniszczył, on jest mega straszny, nie, proszę pani. Nie, wie pan co, ja idę zgłosić to na komisariat policji. Nie no, gdzie? Co pan wyprawia, co pan zrobił, ja. Dorobek mojego życia nie, pan nie, będę zniszczył. Mieć, słuchajcie, jeszcze problemy jakieś. Widzieliście, co ten Chase narobił, wszystko podpalił. Ja nie mogę, ta pani pewnie będzie musiała zamknąć sklep, ale tam są kamery. Mam nadzieję, że wszystko się nagrało i słuchajcie, nie będę mieć żadnych problemów. Ja zostałem pokonany w ogóle przez tego Chase'a. Widzowie, tak szczerze, to ja nie mam już pomysłów, co ja mam robić w ogóle z tym Chase'em. Przecież ten pies to w ogóle jest totalną pomyłką. Słuchaj, Gplay. Co jest? Okazało się, coś się wydarzyło bardzo złego. Co się ta stało? Ta twoja baza dzisiejsza, w której byliśmy, została przejęta przez takiego, no jakby to powiedzieć, takiego dziwnego fioletowego, który ma bardzo dużo kotów. Fioletowy? Wiesz, kto to jest? Hanginger, no. Słuchaj, to jest przeciwnik normalnie tego Ridera i psiego patrolu. Musisz się uzbroić, dobra, jak tam pójdziesz. Weź ich tam obserwuj bazę, kocyk. Ja nie mogę, Hanginger jeszcze przejął moją bazę. A może on współpracuje z tym normalnie Chase'em złym. Idę do domu, muszę się uzbroić, tylko po cichutku, bo moja rodzinka pewnie śpi. Ej, chwila. Czy to są koledzy G-Playka u nas w domu? Co oni tu robią, widzowie? Czemu oni nie idą spać, jak przecież do szkoły? Ej, chłopaki, czy wy nie dobry, macie do szkoły? No my mamy tylko G-Playk, teraz poszedł wojować. O, już G-Playk wraca. G-Playk, ale co ty normalnie robisz? Tato, bo my postanowiliśmy, że my do jutra do szkoły się przebierzemy i tu ci coś pozabieramy. To jest to niebezpieczne. Ja jutro do szkoły. Oddawaj ty, normalnie. Tak, ty sobie... Robię, tato. Ty oddaj mi tą zbrojkę, ubierz sobie tą dirtową, G-Playek. No, ale ja nie chcę tak. Jest niebezpiecznie, wiesz normalnie, że tu grasuje teraz zły Chase z czerwonymi oczami, wiesz jaki on jest groźny? A to my widzieliśmy, chciał tu do domu wejść, w ogóle na górę chciał pójść. I coś się stało, czy poszedł? Nie, taki słodziutki ten piesek, że się nic nie stało. Dobra, macie iść spać, G-Playek, a ja idę, dobra, bo jest misja ważna. Ja nie mogę, idziemy znowu do naszej bazy. W razie co, słuchajcie, mam takie dobre uczucie, że kocyk nade mną czuwa i w razie niebezpieczeństwa pojawia się i mnie broni przed złem. Dobra, a może słuchajcie, rzucimy tu na początku smoka, jak tutaj już miałem w domu przygotowane, żeby zrobić tu zadymkę i może kogoś... Ej, patrzcie, kocyk już tam nawet czuwa nade mną, w razie co jakby było jakieś niebezpieczeństwo i może kogoś tu oślepimy i się tutaj nam ukaże. Po prostu wyjdzie z tego dymu i po prostu zauważymy, co tu tutaj jest grane i kto się tam czai. Musimy tu jakieś kamery w ogóle zamontować, widzowie. Ej, patrzcie, ktoś idzie. I to jest normalnie chyba Hanginger, tak? O, to wszystko tak będzie moje, ale muszę tutaj zejść jeszcze na dół. Normalnie, gdzie on schodzi tam na dół? Ej, widzowie, co tam jest grane? Co tam jest grane? Schodzimy na dół i zobaczymy, tu jest przecież moja chyba baza w ogóle, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje, widzowie. Okej, zobaczmy w ogóle, co tu jest grane. Koty są tak, jakieś... Tak, Chase, będziesz Chase tutaj razem z nami. Ja się bardzo cieszę, że ty widzicie? Jesteś takim dobrym pieskiem. Oni i tam te pieski schwytać. Ale wiesz co, teraz to już czas, idź sobie tutaj, pójdziesz tutaj sobie dobrze, posiedzisz, ja tu jeszcze z kotami porozmawiam. No, koty, mam nadzieję, że jesteście zadowolone. Czekajcie teraz. Hanginger, normalnie to twoja sprawa, że normalnie to Chase jest taki zły? Co to ma lepiej być? Nie podchodź tu, nie używaj tego, co używasz. Czemu? Bo moje koty cię koty cię zaraz zaatakują. Raczej nie, słuchaj, raczej i będzie nie po tobie. Bo jestem na drabince, słuchaj, i nikt... Ała, dobra, ponierzuciły no, się wszystkie koty na mnie. Dobra, dawać. Spokojnie, poddaję się, koty. Dajcie spokój. Moje koty to nie są takie, one są bardzo pamiętliwe. Dobra, co chcesz, żeby, słuchaj, Chase już nie był taki zły? Co mam zrobić tak dla ciebie? Tak, chcesz, żeby Chase był dobry? Tak. No to słuchaj, to w takim razie będziesz musiał dostarczyć. Tutaj daj, ojojojojoj, no jak ja mam pójdźmy tam... na górę, pójdźmy na górę. Dobra, chodźmy, i ci wszystko bo te koty są opowiem niebezpieczne. Słuchaj, dlatego a tutaj mówiłem, masz... żeby nie zaczepiać. Patrz, tutaj coś ci na mnie na to głowę, w ogóle Hanginger nie działa, na mnie to nie działa. To jest prąd normalnie, nie poraził cię prąd? Czemu w nie, ogóle prąd moją bazę przyjmujesz? To jest moja baza. Stwierdziłem, że mi się podoba, to tylko przemaluję ją na fioletowo. Co tu jest napisane? Umiesz czytać w ogóle? A nic tu już nie ma. Ej, ty normalnie, dobra, co tam miałem robić? Gadaj. Słuchaj, jeżeli chcesz odzyskać Chase'a dla Ridera, to musisz dostarczyć jedną przysyłkę, ale uwaga, nie otwieraj tego. Dobrze.
hakerowi z pozdrowieniami ode mnie. Dobra. I ja teraz chcę przejąć tutaj rolników w pole. Masz normalnie pójść, już ci daję coś ci potrzebne i podpalić im tam siano, żeby moje kotki miały super wybieg. Ty jesteś niepoważny w ogóle, Handinger. Ty jesteś nienormalny. Dobrze się czujesz? Bardzo dobrze się czuję, uwierz mi. Ja nie mogę. Muszę teraz co, spalić w ogóle rolnikom pole, bo normalnie wymyślił sobie, że zrobi tutaj im wybieg dla kotów. Ja tego nie chcę robić, widzowie. Normalnie nie wiem, co mam wybrać. Wybrałbym mniejsze zło. Dobra, może po prostu podpalę to rolnikom, a później mi odbuduję po prostu to pole, ale mam nadzieję, że Handinger po prostu... Ej, co ty robisz? Co ty robisz? Przepraszam, muszę spalić to pole. Tak naprawdę... Oszalałeś chyba. Dostałem polecenie takie, muszę to spalić. Ja wam odbuduję to pole, obiecuję, proszę pana, okej? Nie, nie. Tutaj nic nie może być spalone. Co ty wyprawiasz? Nie, w ogóle nie udało się, widzowie. Nie popisałem się. I teraz nie wiem w ogóle, czy Handinger będzie zadowolony. Dobra, teraz muszę tylko znaleźć hakera i dać mu tą skrzynkę. Widzowie, namierzyłem hakera i normalnie bajeruję tam jakąś dziewczynę. Patrzcie na to. Chyba no to jest tak, jakaś no randka. Słuchaj, zaraz ci tutaj normalnie, jak się przejadę, jak ci zadriftuję, co? To normalnie koleżanko, aż nie uwierzysz, no, więc słuchajcie, co? Może mu normalnie prądem auto. Porazimy mu prądem auto, patrzcie, nie może w ogóle coś odpalić, chyba mu się auto popsuło. Ale superowo jadę, czekajcie, przeszkodzimy mu, słuchajcie, strolujemy. Jak on, ty w ogóle, jak nim miotas, totalnie nim miota. Panie koleżanka, prawda? Ej, ja przepraszam, to hacker panie hacker, sprawę mam. Możemy tutaj przejść... Kto mnie woła, bo nic nie widzę? Co to jakieś zadymy tutaj są? Proszę pana, bo ogólnie tutaj mam niespodziankę dla pana. Z pozdrowieniami od Handingera jest taka skrzynka. Ała! Dobrze, proszę. Co to jest? To nie wiem, to brać nie ode mnie. Brać go, chłopaki, brać go. Jak cię zaraz załatwię, dobra, to zobaczysz. To ja tylko przekazuję, to nie jest ode mnie, to od Handingera. Da, Gplay, to pewnie od ciebie. Przepraszam, panie hacker, ja nie chciałem. Chcesz wykombinować. Lecimy szybko do Handingera, żeby, słuchajcie, nam już pomógł. Mam cię, Gplay, jestem bardzo złym Chase'em i wcale nie spokojnie. Będę lepszym Chase'em. Zaraz cię pomogę odmienić w normalnego, dobra, a może ja tu, nie słuchajcie. Chcę być normalny, o, tutaj wchodzi ruch. Tak, szybko, ja nie mogę, mam co cię, ha, zostałeś zamknięty, to się ma Chase. Ja już lecę do Handingera i zaraz cię dowiem, jak ciebie normalnie w normalnego odmienić. Schodzimy szybko na dół, idziemy do Handingera. Handinger, zrobiłem te dwa zadania dla ciebie. Jeszcze uwięziłem normalnie tego Chase'a w klatce. Dobra, jak teraz go odmienić w normalnego? Czemu Chase'a uwięziłeś w klatce? Co? Czemu go uwięziłeś w klatce? Co ty sobie myślisz? No bo, słuchaj, no bo chciałem po prostu go odmienić teraz w dobrego. Tak mi powiedziałeś, że jak zrobię te dwa zadania, dobra, to... Dobra, słuchaj, masz taką miksturę odmiany. To ogólnie pomoże, tak? Tylko nic nie kombinuj, bo zobacz, co ja mam. Dragon jeden Sword? Tutaj chwyt i byłoby tak o po tobie. Ej, co ty w ogóle? Taki niemiły jesteś nawet dla swoich kotów? Nie dbasz o nie? No, zaraz będę taki niemiły też dla innych piesków, ale dobra, idź mi stąd. Dobra, co, już idę, szybko, już idę. Bo koty będą atakować. O nie, widzowie, on jest nienormalny, ten Handinger, ale dał mi miksturę i mam nadzieję, że ta mikstura odmieni normalnie Chase'a w dobrego. Chase, mam dla ciebie dobrą miksturę odmiany. Mikstura da? Odmiany, dla mnie tak. Coś ma. Masz odmiany? I słuchaj, no może dawaj. Już będziesz dobry, może już nie będziesz mieć dziwnych takich czerwonych oczu, jak to użyjemy, okej? Okay? No sprawdzimy. Dobra, to dawaj, dobra, 3, zobaczymy. 2, 1, hop. Okej, okay, o nie, uciekł mi! Odmieniłeś się, już dobry jesteś? Jestem teraz ci powiem, jeszcze gorszy, jeszcze ej, zły. Ej, jak to jeszcze gorszy? Co to, normalnie nie działa ta mikstura? Bardzo zły jestem. Uspokój się normalnie, Chase, daj spokój. Daj spokój, piesiu. Gdzie ty o, jesteś? Szybko. Gdzie ty chowamy się chowa? O, jesteś, chowamy się jesteś. Szybko tutaj, do kocyka. Okej. Ej, to gdzie on jest? Nie no. I znowu ten koc jakiś dziwny. Ja już tego nie rozumiem. Jak Gplay gdzieś znika, to nagle jakiś ten koc z taką głową się pojawia. Nie no, to jakieś dziwne, ale faktycznie czuję się jeszcze gorszy. Muszę pójść niedługo do reszty psów ich załatwić. Ja nie mogę, gdyby nie kocy, gdyby nie ty, to w ogóle normalnie ja nie wiem, co bym zrobił. Dziękuję ci po raz kolejny za pomoc. Nie ma problemu, nie ma problemu. Pamiętaj, że na mnie zawsze możesz polegać. Dzięki, kocyk. Okej, dobra, widzowie, także teraz nie wiem. Ej, to myślałem, miał. Że to Handinger. Miał. Ty jesteś od Handingera kotem?
Tak, kiedyś byłem, ale wiesz co, ale ogólnie to zwiem. Czy miałbyś ochoty napić się ze mną herbatki? Ale kocie ty zwiałeś od niego, czyli już nie współpracujesz z nim w ogóle? Nie, ja już z nim ogólnie, ja ogólnie jestem kotem, to ja wolę z ziemi pić, ale się nie przejmuj. To no ja Handinger sobie... mnie też w ogóle oszukał, wiesz? Oszukał mnie Handinger i tak naprawdę to ten, to mi mówił, że... Ale się dziwnie czuję. Ej, co jest grane? Ja tego nie piję! Jestem jakiś taki trochę bardziej jakby zły. Skąd miałeś w ogóle tą kawę, herbatę, czy co to było? Od mojego, tego wcześniejszego pana fioletowego. Handingera? Ja nie mogę. Handinger zamienił go, patrzcie. On mi to wszystkim kotom to da. Dawaj mi to lepiej. Ej, spokojnie. Weź mi teraz powiedz, jak sobie poradzić z Handingerem w ogóle? Jak się mu przeciwstawić? Z nim to jest ciężko. No ja wiem, ale on bardzo nie lubi cukierków, a jak zje cukierki, to śpi 3 dni wtedy. Dzięki za informację. Ej, widzieliście, co się stało w ogóle z tym kotem? To jestem zły teraz. Ten kot chyba normalnie już się miał uwolnić od Handingera, dostał od niego jakiś napój, chyba Grimace Shake'a wypił, słuchajcie, się stał zły. Dobra, teraz musimy zdobyć cukierki, może poradzimy sobie z Handingerem. Pomyślałem, że Lumi, słuchajcie, lubi jej słodycze. Ej, patrzcie, nawet wcina teraz cukierki. Niam, jakie pyszne te cukierki, będzie mi się lepiej normalnie co ty tutaj robisz? Sobie kupiłeś całą miskę cukierków, a dasz podzielić się może? Nie, bo ja się nie dzielę słodyczami. Słuchaj, dowiedziałem się, że Handinger, jak zje cukierka, to bardzo mu szkodzą i że można później go uśpić nawet tymi cukierkami. Specjalnie tak mówi, żeby mi cukierki zabrać. No to też, słuchaj, to też. Się obraziłam, na ciebie cukierków nie mogę pomóż zjeść. Mi, Lumi, a może jakoś uratujemy, wiesz co, tego Chase'a, bo on jest zły i będzie, może lada moment tu być i ci zniszczyć dom, spalić ci dom, no nie, normalnie dobra, będzie. To idź nakarm go tymi cukierkami. Słuchaj, tego Handingera trzeba nakarmić cukierkami, ale nie wiem jak to zrobić. Jak po prostu go zmusić, żeby zjadł cukierka? Ej, to ja mam taką miksturkę usypiającą na lepszy sen. Serio? No, ta miksturka usypia? No to weź normalnie wylej na niego i nakarm go tymi cukierkami. Ej, dobra, spróbuję. Tylko no to teraz... ja na razie idę na górę. Znaleźć tylko, słuchajcie, Handingera, rzucić na niego tą miksturkę i dać mu te cukierki, słuchajcie, narzucamy mu cukierków normalnie do buzi i mam nadzieję, że ten normalnie Grimace Shake, czy nawet nie wiem jak tego ludka na... Ej, co on tu robi? Panie Handinger, co tutaj jest, robisz? Bo pan jest oszustem, no to teraz rzuca miksturę na pana. Normalnie o, tak. Coś mi się tak trochę w głowie kręci. Zasypia. O co chodzi? Dobra, teraz słuchajcie, cukierki. Wcinaj pan cukierki, cukierki, co ja nie mogę cukierków. Ej, dobra, dawajcie go do piwnicy, teraz do Lumi bierzemy. Dobra, tu popchniemy go, słuchajcie. Dobra, i to do drzwi Lumi, słuchajcie, otworzymy, ale Lumi się zdziwi, jak mu Handingera podrzucę. Dobra, słuchajcie, tu na dół. Dobra, Lumi, mam tu Handingera, biorę go na dół, on w ogóle śpi, widzowie. Okej, dobra, i czekajcie, więzienie otworzę tutaj. Okej, Handinger normalnie idzie do więzienia, do Lumi, słuchajcie, zostanie tu zamknięty. Okej, mam cię, Handinger, śpi słodziutko tutaj po tych cukiereczkach. Okej, widzowie, ale jak się obudzi, to będzie mieć niezłe zdziwienie. A ja teraz muszę normalnie dowiedzieć się, co z resztą piesków z Psiego Patrolu oraz... Gdzie jest Chase i muszę go po prostu odmienić. Chyba muszę, widzowie, zawołać kocyk, bo nikogo tutaj nie widzę. Kocyk! Kocyk, jesteś gdzieś tutaj? Już się zjawiam, Słuchaj, widziałeś gdzieś tego złego Chase'a lub inne pieski z Psiego Patrolu? Widziałem. Słuchaj, on tam na dole normalnie w tym lawowym domu tam schodził. W lawowym domu? Tutaj, w tym lawowym domu? Tak, gdzieś tam coś kombinował. Tam go widziałem i zdawało mi się, jakby tam inne pieski też szły, wiesz? To może on chciał je też zamienić złe. A mam dla ciebie prezent, nowy telefon dla ciebie. O, dziękuję, tu będę mógł się teraz z tobą kontaktować szybciej. Dobra, dokładnie, to ja lecę do tak, to jak coś, to tu czekam na ciebie. Dobra, jak coś, to mnie ratuj, jak będę w niebezpieczeństwie. Patrzcie, tu jest te lawowe pomieszczenie, tu jest normalnie lodowe kontra ten, ale że gdzieś pod ziemią on mówi, czyli gdzieś trzeba zejść na dół pod ziemię, tylko gdzie, słuchajcie? Czy tu jest jakieś ukryte przejście? Ej, tutaj coś jest. Ej, tam coś jest, widzowie. Zaryzykować i tam skoczyć?
Myślicie, że to dobry pomysł? No dobra, kto nie ryzykuje, słuchajcie, ten nie zyskuje, także skaczemy. No to teraz pieski, co słuchajcie. Co jest grane, widzowie? Co oni tutaj robią w ogóle, co? No to słuchajcie, pieseczki, teraz będziecie przechodzić przez tą maszynę i będziecie tacy źli po prostu jak ja. Wystarczy tylko sobie tutaj wejść. Właś tam normalnie, właś tam. Do środka normalnie. Do ty robisz, bo mam jedno serduszko, może, słuchajcie, będzie... już nie da rady. Może mu się polepszy, jak to przejdzie. A to szybko wyłączamy normalnie, pieski. Wy będziecie dobre. To też wyłączamy, widzowie. Ej. Co się stało? Czemu mam taki głos jakiś straszny? Ty już jesteś normalny piesek. Ja nie mogę. Gdzie jestem? A gdzie Ryder? O co tu chodzi? Ty, słuchaj, chciałeś jeszcze inne pieski zamienić w złe. Słuchajcie, chodźcie na górę. Idziemy do Rydera. Jak tylko się stąd wydostać? Znajdujemy wyjście stąd i idziemy wszyscy do Rydera. Chodźcie. No i wydostaliśmy się, widzowie. Pieski normalnie pieseczki, też są. Pieseczki, moje Ryder. Kochane, jesteście. Tak. Jejku, i Chase jest taki normalny i wszystko jest już w porządku. Jayblake, ja ci bardzo dziękuję. O jejku, to dla mnie? No, to słuchaj, dla mnie to wszystkie te diamenciki, emeraldy. Pieski się mega cieszą i są mega zadowolone. I normalnie super, też dostałem pieseczki. Emeraldy tutaj, normalnie nawet wszystko. Powiem ci, dziękuję, że to jest naprawdę... Dziękuję. Ciężka noc, ale wiesz co, teraz ze swoimi pieskami możesz wracać do wieży, a ja idę spać. Dobranoc.